Co to jest liszaj prosty przewlekły? Liszaj prosty przewlekły to przewlekły wyprysk w postaci zlokalizowanej blaszki, powstały w wyniku nawykowego drapania lub pocierania. Najczęściej zlokalizowany jest w okolicy nadgarstków, kostek, odbytu i karku. Na rozwój choroby wpływa obniżony próg świądowy oraz zmieniona reaktywność skóry na różne bodźce zewnętrzne. Jak często występuje liszaj prosty przewlekły? Liszaj prosty przewlekły występuje częściej u dorosłych, ale może też być spotykany u dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Szczególnie często pojawia się u kobiet po 30 roku życia. Jakie są objawy liszaja prostego przewlekłego? Liszaj prosty przewlekły występuje w postaci ostro odgraniczonej, fioletowej lub czerwonej złuszczającej się blaszki z widocznym poletkowaniem, TZW, lichenifikacja, guzki o średnicy około 1 cm rozsiane na owłosionej skórze głowy pojawiają się u pacjentów często drapiących skórę głowy. Zmiany zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych, takich jak przednia powierzchnia podudzi, nadgarstki, kostki, kark, owłosiona skóra głowy, moszna, srom czy okolica odbytu. Choroba ma charakter przewlekły z okresami remisji i zaostrzeń. Co robić w przypadku pojawienia się zmian wskazujących na liszaj prosty przewlekły? W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na liszaj prosty przewlekły należy zgłosić się do dermatologa. W jaki sposób lekarz rozpoznaje liszaj prosty przewlekły? Rozpoznanie liszaja prostego przewlekłego ustala się na podstawie obrazu histopatologicznego. W tym celu należy pobrać wycinek ze zmiany chorobowej. Jakie są metody leczenia liszaja prostego przewlekłego? W leczeniu ogólnym liszaja prostego przewlekłego wykorzystuje się leki przeciwświądowe i uspokajające. W leczeniu miejscowym wykorzystuje się silnie działające glikokortykosteroidy oraz emolienty.